Witam ponownie miłośników taniego grzania. Przygotowałem sobie 8 kg buka i tą ilością drewna postaram się zagrzać ciepłą wodę użytkową. No i policzyć, ile by to wyszło spalić drewna kominkiem z płaszczem wodnym, żeby w miesiącu mieć ciepłą wodę tylko zagrzaną przez kominek drewnem bukowym. Także zapraszam serdecznie na film. Drewno do kominka włożone. Na 100% kominków, które ludzie kupują i są zamontowane w mieszkaniach, to 99%, ja to mówię, takie moje wewnętrzne statystyki, że nie grzeją ciepłej wody użytkowej. Natomiast ten 1% kominków, które są zamontowane, grzeją centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Ale jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, to nawet kominki z płaszczem wodnym często są zamontowane w centralne ogrzewanie, więc często jest tak, że nie grzeją ciepłej wody użytkowej. Więc mój kominek jest zaliczony do grupy kominków, które grzeją właśnie ciepłą wodę użytkową. Kominek załączy się dopiero, jak uzyska temperaturę 40 stopni. Teraz mamy 35. No i też chodzi o to, że przez 2 dni kocioł gazowy był wyłączony i dzięki temu mamy w górnej części zasobnika 30 stopni, w dolnej części zasobnika mamy 10 stopni, czyli średnia temperatura na zasobniku to jest teraz około 20 stopni. Kominek ma zasilenie awaryjne. Tu pokazuje stan naładowania akumulatora i zrobimy tak, że kominek będzie po prostu, grzejąc ciepłą wodę użytkową, będzie pobierał tylko energię z tego akumulatora. No i zobaczymy, czy w trakcie grzania ciepłej wody użytkowej, czy ubędzie nam chociaż jedna zielona dioda. Żeby zagrzać samą ciepłą wodę, zawór Afizo muszę mieć ustawiony w ten sposób, bo gdy ustawię w ten sposób, grzeje centralne i ciepłą wodę, a także tylko ciepłą wodę. Czyli jak się kończy sezon grzewczy, wystarczy ustawić zawór w tej pozycji i mogę do jesieni od czasu do czasu zagrzać samą ciepłą wodę użytkową. A więc sytuacja wygląda w ten sposób, że chcemy się dowiedzieć, ile taki 1 metr przestrzenny buka dobrze wysezonowanego. Nagrałem film, że u mnie wysezonowany 1 metr przestrzenny buka waży 669 kg. Liczę, że to kosztuje 300 zł, chociaż i w tym roku kupiłem z transportem po 250 zł buka i graba. Jedynie co, musiałem piłą przeciąć i w szopie z synem poukładać. No i będziemy chcieli się dowiedzieć, ile zagrzalibyśmy takich zasobników 200 litrów w okresie letnim, gdybyśmy tylko palili w kominku z płaszczem wodnym. Ile by takich zasobników zagrzał z 1 metra przestrzennego.
No i mamy godzinę 7:36. Gdzieś 7 minut temu pompka się załączyła. To też możemy zobaczyć, ile mniej więcej czasu potrzeba, żeby zagrzać po prostu zasobnik 200 litrów komikiem z płaszczem wodnym od momentu załączenia się pompki od kominka do zasobnika. Mamy już godzinę czasu od momentu, kiedy w kominku załączyła się pompka. Możecie zobaczyć, że jeszcze tylko trochę drewna zostało, ale zanim się wypali i spadnie temperatura na sterowniku do 70 albo niecałych 70 stopni, więc możemy przyjąć, że jeszcze troszkę to potrwa. Teraz mamy 76 stopni na kominku. No i możemy zobaczyć ciepłą wodę. Mamy już prawie 60 stopni, a jeszcze troszkę się popali. A więc mamy już 2 godziny od momentu, kiedy pompka się załączyła i kominek zaczął grzać. Wężownicę dolną zasobnika 200 litrów i mamy 72 stopnie na kominku. Zasobnik ma 70 też prawie 2 stopnie. Średnia temperatura była 20 stopni, więc podnieśliśmy około 50 stopni 8 kilogramami buka. Teraz idziemy na drugą stronę. Tu mamy UPS-a. Jechaliśmy 100% na baterii przez 2 godziny. Proszę zobaczyć, wszystkie diody zielone się świecą. Nie ubyło nam ani jednej zielonej diody. No i teraz chcę Wam pokazać dane energii, że kocioł gazowy na potrzebę grzania wody ani dzisiaj, ani wczoraj nie pobrał ani jednej watogodziny energii, czyli gazu. No i jeszcze możemy zobaczyć, że jest to 9:40 godzina. Teraz zrobimy takie szybkie podsumowanie. 1 metr przestrzenny, 669 kg buka. Dzielimy przez 8 kg, bo żeśmy tyle spalili, więc z takich zasobników 200 litrów zagrzalibyśmy 83 razy, spalając ten 1 metr przestrzenny buka. No ale wiadomo, że taką gorącą wodą nie da się myć, trzeba zmieszać się z zimną, więc mamy w sumie 300 litrów takiej ciepłej wody użytkowej, gotowej do mycia pod prysznic, naczynia itp. Wiadomo, że jest nas dwoje w mieszkaniu, więc 300 litrów dla dwóch osób, 50 na głowę, więc taka zagrzana woda zmieszana z zimną i ciepłą wystarcza nam na 3 dni jedno takie odpalenie. A więc w sumie taki 1 metr przestrzenny buka, 669 kg, ciepła woda zmieszana z zimną daje nam prawie 25 tysięcy litrów ciepłej wody użytkowej. No i ten 1 kg buka, bo ja płaciłem 300 zł, dzielę, więc wychodzi, że kosztuje on 0,44 zł. Więc to drewno, które było spalone, to jest koszt 3,5
złote. Akurat tutaj nie dopisałem, że to jest 3,5 złote, a 3,5 złote czy 3,6 to tyle samo co 1 metr sześcienny gazu. Więc 10 takich odpaleń raz na 3 dni daje nam koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej w miesiącu dla dwóch osób za kwotę 35 zł. Mając taki kominek jak ja i takie drewno jak mam ja. No i teraz gdybym chciał w okresie letnim przez te 5 miesięcy, kiedy nie grzeje się centralnego ogrzewania i tylko kominkiem grzać ciepłą wodę użytkową, to przez 5 miesięcy grzanie kominkiem z płaszczem wodnym ciepłej wody użytkowej kosztowałoby mnie 175 zł. Więc tak to po prostu wygląda, więc następny teścik to zrobimy, czy kotłem gazowym wyjdzie taniej grzanie od kominka ciepłej wody użytkowej, czy wyjdzie tak samo, czy wyjdzie drożej. Więc ten film dobiegł do końca. Chciałem Wam pokazać po prostu to, że ten 1% kominków, do których zalicza się właśnie mój kominek z płaszczem wodnym, daje mi ogromne korzyści z posiadania po prostu tego rozwiązania, które mam obecnie, bo mogę grzać zarówno centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i odnoszę wiele korzyści z tego, że mam kominek z płaszczem wodnym. Także film dobiegł do końca. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Dziękuję za obejrzenie i życzę miłego dnia.